Kije Leki Pacemaker to kije wysokiej jakości dla osób chodzących intensywnie, często z zacięciem sportowym, dla osób, które nie lubią kompromisów, a tylko wysoką jakość. To, co zasługuje w tych kijach na uwagę, to bardzo dobre wykonanie od samego dołu do samej góry. Wysokiej jakości materiały tworzące trzonek to włókno węglowe, jest tutaj jego aż 85%, co daje nam lekkość i doskonale tłumi drgania kija podczas uderzenia, w czasie uderzeń o ziemię. Końcówka do wbijania w ziemię tutaj jest standardowa, tak jak w większości kijów do Nordic Walkingu firmy Leki. Zadarty pazur, taki, który umożliwia doskonałe wbicie w każde podłoże, nawet kiedy jest bardzo ubite. Powoduje ono też zmniejszenie drgań powstających na kiju. No i nakładka gumowa do chodzenia po asfalcie i betonie z bardzo wytrzymałej gumy. Już wielokrotnie mówiłem, że w kijach Leki jest ona najbardziej wytrzymała ze wszystkich innych kijów. Ta guma jest najbardziej trwała. Jeśli chodzisz po asfalcie często, to tak czy inaczej dobrze jest zakupić taki element, taką nakładkę jako zapasową. Na uwagę w tych kijach zasługuje natomiast, na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim pasek. Jest to nowość akurat w tych kijach. Leki wykonali tutaj takie paski, które są mocne, ale jednocześnie oddychające. We wszystkich dotychczasowych kijach pasek był taki dosyć zabudowany z dość grubego materiału. Tutaj mamy paski, które są prześwitujące. Przez nie powietrze swobodnie przepływa, dzięki czemu nasza dłoń nie poci się aż tak mocno i cały czas oddycha. System wypinania na pętelkę, czyli Trigger Shark 3, polega na wpinaniu, odpinaniu pętelki na taki wystający ząb. Po założeniu blokada się zatrzaskuje i już nam ten pasek nie wyleci. Materiał, z którego wykonany jest uchwyt, to z przodu, z przedniej części, gdzie częściej pracują palce korek, i z drugiej części bardzo przyjemne tworzywo, gładkie, nie powodujące obtarć. Kije naprawdę godne polecenia, bardzo się przyjemnie je trzyma, wizualnie wyglądają doskonale, choć wiem, że parę osób gdzieś krzywo patrzy na te różowo-czerwone wykończenia, ale wydaje mi się, że w dobie koloru, który panuje w dziedzinie sportu, to naprawdę dobrze się to komponuje. Raz, że z całym kijem, ale dwa, ze strojem, który na siebie zakładamy. Także kije naprawdę polecam. Uważam, że każdy, kto w nie zainwestuje, to się nie zawiedzie. Polecam. Do zobaczenia.